Witam Was bardzo serdecznie, tym razem serwera wyjątkowego, testowego, beta serwera tak zwanego, na którym pomagaliśmy twórcom gry testować, powiedzmy, różne rzeczy, o których pewnie realnie mieliśmy pojęcia. Pamiętam, że coś się działo z pupilami, ale i tak było dużo, dużo błędów, ale dzięki temu, że mogliśmy i mieliśmy możliwość ich popełniać, bawić się enterami, no to też twórcy gry mogli je w jakiś sposób naprawić, na przykład bóg z kopalnią. Pytanie, kiedy zostanie to wgrane na normalny serwer. Oczywiście w trakcie testowania dostawaliśmy też darmowe grzybki, codziennie bodajże 150, ale ja niestety ich nie dostawałem od początku tak naprawdę grudnia. Nie wiem, być może dlatego, że trochę ich zachomikowałem wcześniej lub po prostu twórcy uznali, że są mi one niepotrzebne, że inni może lepiej testują. Ale póki co testowanie jakby dobiegło końca. Ale serwer dalej działa, więc możemy pomyśleć, czy możemy zastanawiać się nad tym, że będzie to jakaś tymczasowa przerwa, tak jak to miało miejsce na samym początku, gdy można było wbić tylko 50 level, no i nagle okazało się, że więcej nie można. Ale twórcy gry, nie informując nikogo, nagle to odblokowali, no i też niektórzy gracze, w tym tak jak ja, trochę na tym stracili, no i też w trakcie wakacji odpuściłem sobie testowanie na 2 tygodnie, dlatego też widzicie, 400 level jest. Czas bardzo dobry, biorąc pod uwagę te różne grzybki. Podkina jeszcze długo, długo wystarczą. No i można powiedzieć prawie top 50. Oczywiście jak zrobimy awkę, to będziemy troszeczkę wyżej. Też oczywiście bardzo Wam dziękuję za to, że już jest 900 subskrypcji na tym kanale, więc idziemy do 1000. Jeżeli stawilibyście dzwoneczek pod tym filmem, jakiś fajny komentarz, byłoby mi niezmiernie miło. Oczywiście popatrzymy sobie, jest dużo, powiedzmy, Polaków z Lotans. Polecam też jego kanał na YouTubie, też ma bardzo wysoko levelową postać, gdzie bodajże teraz chyba męczy się z Posejdonem, którego ja już na szczęście mam za sobą, aczkolwiek mam przed sobą nie Zeusa jeszcze, tylko Hadesa. I mamy naszego też gracza Zyber, również bardzo wysoko, a najwyżej oczywiście jest Sula Bary, 427 level, i to jest też najwyższy level, jeżeli chodzi o testy. Pytanie jest takie, ile też inni gracze zostawili sobie grzybków, teoretycznie wiedząc, czy nie wiedząc, że za niedługo skończy się jakby testowanie, że będzie długa przerwa, jeżeli nie chomikowali sobie tego, tylko na przykład na bieżąco bawili się enterem, realizując kolejne loch. Oczywiście to było lekko też utrudnione na tym serwerze, no bo też za szybko nam to wszystko na początku szło, więc też twórcy gry postanowili nam trochę to utrudnić i zmniejszyli nam ulepszenia pewnych, nie wiem, broni, innych itemów. Też widzicie, że oczywiście grzybków nie możemy kupić, dlatego niektóre osiągnięcia po prostu nie zostaną pewnie nigdy możliwe do zrealizowania, chyba że znów, tak jak to bywało na tym serwerze testującym, nagle twórcy gry nam coś dodawali. Wydawaliśmy na arenę, a nagle okazywało się, że mamy, powiedzmy, arenę całkowitą. Budowaliśmy coś twierdzy, pomijając zagrzybki, które oczywiście były do testowania. Nagle okazywało się, że wszyscy mamy rozbudowane tą na maksa, więc od razu możecie sobie zobaczyć, jak ciekawie wygląda kopalnia klejnotów na 100 levelu. Z pupilami było to samo, aczkolwiek ja miałem też problemy z pupilami i musiałem wystosować wiadomości do supportu i dopiero po drugiej wiadomości naprawili i mogłem karmić pupile z 100 na maksymalnie 200 level. Jeżeli sobie zobaczymy na menadżera, o którego już wołałem, powiedzmy, przed chwilą, no to wszystko jest oczywiście w platynkach. Wszystko takie już po chwili dostaliśmy. Oczywiście na początku, gdzieś do połowy udało mi się to jakby rozwijać, później nagle patrzę na kolejny dzień, wszystko jest na maksa. Nie wiem, ile to już jest ale pewnie okolice 150, a może nawet i jeszcze sporo więcej. Na głównym TDI-ku jeszcze długo tego mieć nie będę. Oczywiście na beta serwerze, tym testującym, nadal cały czas są, powiedzmy, główne eventy aktywne. Czyli mamy złoto, mamy expa, mamy toaletę, więc też może uda się za niedługo dosyć ciekawie ją jakby rozwinąć i też zobaczymy sobie, jak to będzie wyglądało. Tu macie potwierdzenie, to są twierdzą. Niektórzy mają na przykład 402, a niektórzy mają na przykład tak ja 227, bo też zależało od tego, kto, powiedzmy, tracił grzybki na rozbudowę w twierdzy, a kto po prostu sobie z tą twierdzą troszeczkę spokojniej, czyli powiedzmy mniej szalał, bo i tak
efekcie nagle wszyscy obudzili się, że mają wszystko jakby rozbudowane, więc też trudno będzie zdobyć to osiągnięcie, gdzie myślimy tutaj o 5000 pokonanych przeciwników jakby na arenie, powiedzmy w tej twierdzy, no bo maksymalnie możemy mieć 8, 10, może do 12, no bo też każdy ma minimum mur na 200 levelu, więc tracimy około 10-11 naszych żołnierzyków, żeby w ogóle wygrać z tym murem. Pytanie jest takie, jak to będzie wyglądało, powiedzmy, w przyszłości, czy na przykład za pół roku, czy gracze jeszcze będą chcieli bawić się w ten serwer, albo czy zostanie to w jakiś sposób jeszcze wykorzystane przez twórców gry. Pytanie tak naprawdę, co oni testowali. Teoretycznie myślałem, że będą testowali coś w kwestii jakby połączenia różnych serwerów, no ale chyba bardziej starali się pewne błędy, które powstały w związku z kolejnymi aktualizacjami, których było w ostatnim czasie coraz to więcej, w jakiś sposób naprawiać. Więc też pewnie za niedługo zniknie też ten bug na normalnych serwerach związany, powiedzmy, z kopalnią, że możemy na przykład, mając już co najmniej połowę tego złota, dostać, powiedzmy, tą całość. No ale z drugiej strony by też musieli naprawić kwestię przeliczania tego, żebyśmy dostawali też tą realną, godzinową, nazwijmy to, godzinowe wydobycie, a nie to, co, powiedzmy, jest teraz, bo też na tym troszeczkę niestety tracimy. Jeżeli też widzicie, mam dużo tych itemów, jakby, bo były też jedyne legendarne lochy, na które z tego co pamiętam dostaliśmy bodajże 5000 grzybków, żeby się w nie pobawić. Udało mi się bodajże je zrobić chyba 20 razy. Robiłem tak długo, aż dostałem tak naprawdę wszystkie itemy. No i żeby dostać jedną broń, którą później można było dzięki temu zmieniać wygląd za te 10, powiedzmy, grzybków. No i oddawać tak długo do toalety, aż będzie wyglądała jak tarcza, czy te dwie, powiedzmy, inne, żeby chociaż jedna kartka w tych osiągnięciach była zapełniona. Też widzieliście, że tam nie mam bodajże osiągnięcia z czarnymi gemami, no bo to sobie kiedyś tam, powiedzmy, zrobię, będzie mi się nudziło. Też oczywiście mamy 15 na co dzień, możemy oddawać, więc tych tajemniczych odłamków jest troszeczkę dużo już mamy. No i z każdym, oczywiście, to sumiennie powiększamy. Oczywiście mamy bodajże tylko 5 razy rozwinięte, ulepszone dane przedmioty. Może kiedyś pobawimy się, żeby było razy 10, ale jak co ciekawszego, powiedzmy, trafimy. Teraz musimy oszczędzać te grzybki, więc tylko u doktorka te 20 kręceń, bo też nie ma oczywiście takich końców, więc nawet już nie wydajemy na arenę, żeby coś pomijać razy, powiedzmy, 7 dni, tylko po prostu tu się jakby bawimy, co też za chwileczkę postaramy się uczynić, bo z reguły gdzieś tak zawsze na minus 5, minus 10 jesteśmy, ale warto. Oczywiście różne nocowe nam są potrzebne, ale przede wszystkim dzięki temu też zdobywamy dużo złota, tak jak choćby teraz. No i owoce, które są razy 3 z uwagi na ten permanentny event, który trwa, czyli ta zjawiskowa zwierzyna, czy jakkolwiek tam to się nazywa, więc możemy pobawić się w karmienie naszych pupili. Być może w miarę nawet szybko uda się je wykarmić wszystkie do 200, może nawet w ciągu jednego roku. Zobaczymy, jak to się potoczy w przyszłości, czy też po prostu nie zablokują nagle, że nawet nie będzie można się logować ani nic robić, tak jak to miejsce na tych słynnych speed serwerach, które oczywiście były ograniczone czasowo. Chyba że faktycznie twórcy coś przemyślą i pomyślą właśnie nad kwestią, nie wiem, może łączenia serwerów, albo jeszcze coś innego będą testowali, bo tak realnie no to wszystko było opóźnione względem tego, co się działo w grze. Na przykład w grudniu mieliśmy legendarne lochy, które bodajże były w wakacje, czy pod koniec wakacji w normalnym, powiedzmy, serwerze, normalnym, powiedzmy, czasie naszej gry. Za chwilę też postaramy się zrobić awkę, więc oczywiście będziemy robili awkę, no to też wam pokażę, może uda się trafić jakieś ciekawe czerwone zdanie, bo widzicie, zwykłe nawet po 13 milionów. Realizujemy wszystko oczywiście ukierunkowane na złoto, bo tu idziemy w podstawy, żeby mieć więcej niż bociek. Może nam się to kiedykolwiek uda, bo bociek nawet zaczął grać na golda jeszcze zanim założył sobie tak naprawdę konto w Shakesie. Na razie chwileczka jakby wytchnienia od mojego głosu i po chwili wracam do was.
Okej, to już powracam, no ale jak zwykle widzicie, dopada nas smutna rzeczywistość, czyli problem z połączeniem na serwerze. A few moments later. Chwila czasu minęła, mogliśmy ostatnio kupić tak naprawdę tego ostatniego browarka, no i go spożytkować na realizację, dokończenie realizacji naszej awki. Widzicie, że ponad miliard udało nam się dzisiaj zarobić. Mamy miliard jakby 300 milionów, ale też wynika oczywiście z warty oraz z tego, że doktorek był dla nas dzisiaj hojny. Klepsydry tutaj bierzemy, albo właśnie gold. Klepsydrami właśnie będzie problem, no bo tutaj jeszcze chyba nigdy nie było tego eventu, z tego co pamiętam, z klepsydrami. Tylko co jakiś czas oczywiście nam te klepsydry support jakby podsyłał, żebyśmy też nie musieli zbyt dużo tracić swojego cennego czasu na testowanie różnych rzeczy. Ale z uwagi na to, że teraz to jest jakby zamrożone, prawie jak w Sejmie, słynna zamrażarka, no to musimy sobie oczywiście jakoś radzić i też starać się je zdobyć u naszego drogiego, kochanego hazardzisty. Już mamy 32. pozycję, może nam się uda też jeszcze trafić na tą pierwszą listę. Za chwilę zobaczymy, bo też różnice, jak widzicie, nie są duże między poszczególnymi graczami, no ale z uwagi na to, że mam tylko 400 level, poszedłem bardziej w podstawy, no to tracę, no bo też przez te 2 tygodnie, kiedy mnie, też nawet powiedzmy łącznie ponad 3, kiedy nie grałem, no to też nie wrzucam mi z toalety. Ale to staram się już wszystko narobić od tych legendarnych loków, w trakcie których wszystkie 50 miejsc w ekwipunku były wypełnione właśnie tymi epickimi przedmiotami. Bo jak tu mamy oczywiście event toalety cały czas, no to każdy dzień to oczywiście jest 110 itemów, no i mamy powiedzmy kolejny level aury do przodu, więc może nam się uda coś ciekawego jeszcze dostać z toalety, ale też trafić w naszych sklepach jakieś ciekawe przedmioty, które będziemy mogli później wykorzystać, realizując powiedzmy kolejne lochy, no żeby powiedzmy pokonać tego Hadesa, który nam tam został, jak widzieliście, nie mroku, tylko tutaj oczywiście świetle. Tam oczywiście dwie wojenki, potyczkę między druidami. Nasz druid mało co już ma, ale zawsze druid może w każdej chwili dać tego krytyka i tak jak teraz wygrać. Póki co bardzo Wam dziękuję, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Do zobaczenia, usłyszenia wkrótce.